jaki sposób możemy pobrać wszystkie klucze z naszego produktu, czyli z tego obiektu, który sobie tam stworzyliśmy. Jest dość taka przydatna metoda, która się nazywa object.keys i po prostu pobieramy te wszystkie klucze, które są nam potrzebne. Czyli jeżeli mamy jakąś zmienną i tu mamy object, ta nasza metoda i wpisuję produkt, czyli nazwę tego naszego obiektu, następnie const values, chcemy pobrać wszystkie wartości z tego naszego produktu, to znów values i mamy produkt. Wyświetlę w konsoli keys values i zwróćmy uwagę, co mamy. Mamy tablicę i w tej tablicy faktycznie mamy informacje o kluczach. Ta pierwsza to jest po prostu to ta wartość zmiennej, czyli mamy name, type i price, czyli faktycznie zgadzają nam się te klucze. Jeżeli mamy wartości, no to po prostu mamy te elementy, które w tym miejscu po prawej stronie są po dwukropku. Więc mamy faktycznie na końcu mamy obiekt, który jest value. W ten sposób możemy w łatwy sposób pobrać sobie te elementy i za pomocą na przykład for each wykonać na nich jakieś operacje, no bo to są już tablice, które sobie omawialiśmy ostatnio, więc możemy dzięki tym rozwiązaniom w łatwy sposób pobrać te elementy i coś z nimi zrobić. Tak, pierwszy przykład, który mi się nasunął, to moglibyśmy po prostu zrobić z tego tabelę, czyli keys to będzie po prostu kolumny, a pod spodem mielibyśmy listę tych produktów. Jeżeli byłoby więcej, to po prostu w łatwy sposób moglibyśmy stworzyć właśnie poszczególne wiersze i kolumny to by były właśnie klucze tych naszych elementów.